Witam Państwa, Kamila Żuba-Salwiak. Zapraszam na ostatnie w tym roku wydanie magazynu Usteckiego. Rada Miasta Ustka na grudniowej sesji zaakceptowała budżet miasta na rok 2022. To jedna z najważniejszych decyzji podejmowanych w samorządzie w ciągu roku. Projekt budżetu poparło jednogłośnie 13 radnych obecnych na posiedzeniu. Dokument wcześniej uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Został także skonsultowany z mieszkańcami, którzy mogli wziąć udział w jego publicznej prezentacji. Budżet na rok 2022 skrojony jest na miarę obecnych możliwości, które są mniejsze niż w poprzednich latach, choć sytuacja Ustki jest wciąż dobra. Planowany na rok 2022 budżet zamknął się kwotą dochodów nieco ponad 109 milionów złotych. Składają się na nią dochody bieżące zaplanowane na ponad 78 milionów złotych i dochody majątkowe na ponad 31 milionów złotych. Dochody miasta to przede wszystkim podatki i opłaty lokalne, dochody z tytułu najmu i dzierżaw nieruchomości, udział miasta w podatkach PIT i CIT, subwencje oraz dotacje na zadania własne i zlecone. W wyniku zmian, które nastąpiły, dochody miasta się zmniejszyły przez to, że jest mniejszy wpływ z PIT-u do budżetu. I namawiam wszystkich mieszkańców Ustki, aby w swoich rozliczeniach podatkowych wpisywali Ustkę. Bardzo Was o to proszę. Prognozowane na rok 2022 dochody Ustki są niższe niż w roku 2021 o około 19,5 miliona złotych. Jeśli chodzi o zaplanowane na rok następne wydatki, to zamykają się one w kwocie 120 milionów 600 tysięcy złotych. Ich większa część to wydatki bieżące, czyli utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta, oświata, pomoc społeczna, dotacje dla organizacji pozarządowych i tym podobne. Na wydatki majątkowe, czyli inwestycje, Ustka chce wydać prawie 40 milionów złotych. Główne zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2022 roku to przebudowa stadionu przy ulicy Sportowej, przebudowa ulicy Polnej, Zielonej, Rybackiej, Narutowicza nad Słupią, zagospodarowanie terenów sportowych, budowa placu integracyjnego, placu zabaw oraz przebudowa boiska treningowego, dalsza część trasy rowerowej R10, a także rozpoczęcie budowy zbiornika retencyjnego przy ulicy Polnej. Na terenie Ośrodka Sportu i Rozwoju do czerwca 2022 roku powstaną atrakcyjne miejsca wypoczynku i rekreacji, a także pierwsza w Ustce Łąka Kwietna. Miasto zawarło właśnie umowę z wykonawcą. Umowa dotyczy opracowania projektów i ich realizacji, placu zabaw, placu integracyjnego oraz kwietnej łąki. Koncepcje zostały wcześniej przedyskutowane z mieszkańcami i uwzględniono ich uwagi. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu Przestrzeń na Plus, kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji i dofinansowana w 64% ze środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz budżetu państwa. Koszt placu integracyjnego to prawie 844 tysiące złotych, a placu zabaw nieco ponad 1 102 tysiące złotych. Planujemy wykonać na placu zabaw, postawić urządzenia zabawowe, wykonać nową nawierzchnię syntetyczną, ogrodzić teren oraz wykonać oświetlenie. Na placu integracyjnym zamierzamy postawić wiatę, palenisko, hamaki, leżaki, zrobić miejsce wypoczynku dla mieszkańców i turystów. Całość inwestycji uzupełni Kwietna Łąka. Będzie to pierwsza tego typu inwestycja w Ustce. Umowa przewiduje wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem elementów małej architektury do 20 czerwca 2022 roku. W Czerwonej Szopie, która stoi w Usteckim Porcie, ma powstać Muzeum Ratownictwa Morskiego. Miasto przygotowuje właśnie koncepcję zagospodarowania historycznego budynku. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi. Czerwona Szopa to niewielki budynek stojący po wschodniej stronie portu. Tego typu obiekty były wznoszone w pasie nadmorskim jako siedziby pierwszych ratowników morskich. Aby przywrócić społeczności zabytkową budowlę, miasto przygotowało koncepcję jej zagospodarowania. Wewnątrz ma powstać Muzeum Ratownictwa Morskiego. Ponieważ budynek jest niewielki, w przewidzianej koncepcji architektonicznej zaplanowano, że sala wewnątrz będzie miała wymienne funkcje. Część czasami będzie służyła jako małe kameralne kino, w którym będą wyświetlane filmy właśnie o tematyce morskiej, związane z historią ratownictwa morskiego. Będą tam także różne urządzenia interaktywne pokazujące tą pracę na morzu i także mała sala konferencyjna. Miasto przygotowało już wizualizację planowanej koncepcji w postaci krótkiego filmu. Zbierane są także opinie mieszkańców na jej temat. Następnym etapem będzie przygotowanie projektu budynku i pozyskanie środków na przeprowadzenie niezbędnych prac.
Specjalna miejska komisja przemierza ulice i uliczki Ustki w poszukiwaniu najpiękniejszych iluminacji świątecznych. Dekoracje bożonarodzeniowe do trwającego konkursu mogą zgłaszać także sami mieszkańcy. Autorzy najpiękniejszych otrzymają nagrody finansowe. Ustka już się świeci i błyszczy na święta. Miasto przygotowało specjalne dekoracje bożonarodzeniowe, które można podziwiać w kurorcie. Jest to nie tylko ozdoba miasta, ale także zachęta dla ustrzczan, aby stroili swoje posesje. Zachętą jest także konkurs na najładniejszą dekorację. Zapraszamy do konkursu na najpiękniej udekorowany budynek, dom, balkon, lodżie, taras. Oceniane te iluminacje będą w dwóch kategoriach, właśnie jako domki jednorodzinne i jako balkony i lodżie. W każdej z tych kategorii przyznamy 3 nagrody finansowe. Kandydatów do konkursu najładniej przyozdobionych miejsc w Ustce można zgłaszać osobiście w Urzędzie Miasta. Jednak już od 19 grudnia specjalna komisja jeździ po mieście i ocenia świąteczne ozdoby. Miejscy specjaliści pracować będą do 6 stycznia. Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. Na tym kończymy magazyn Ustecki, a ponieważ było to już ostatnie w tym roku wydanie, w imieniu całej naszej redakcji życzę Państwu samych sukcesów w nowym roku, jak najwięcej zdrowia oraz mnóstwa powodów do uśmiechu każdego dnia. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.